Kto powiedział, że skansen nie może korzystać z rozwiązań na miarę XXI wieku? Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie przygotował aplikację, dzięki której zwiedzanie może być niezłą frajdą. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze. Takiego zresztą programu dla polskich muzeów jeszcze nie ma. To jest pierwsza aplikacja. Są oczywiście fragmenty, ale zestawienie tego w całość, którą prezentujemy i oddajemy do użytku widzom, to jest pierwsze w Polsce. Kilka funkcji fajnych. To jest mapa z tym takim trybem nakładania obrazu i odległości do poszczególnych obiektów na obiekty rzeczywiste, więc jeżeli postawimy w pionie ten tablet, to zobaczymy informacje o odległości do poszczególnych atrakcji. Mamy tutaj film 360 stopni, mamy tutaj wstawione do pomieszczeń postaci wirtualne, mamy urządzenia, które można oglądać, rozbierać i gry, tak jak na zasadzie jak Pokémon, musisz w terenie poszukać miejsca zwierzęta lub też części zagubione. Tam z kolei wewnątrz tej izby korzystamy z nieco innej technologii. Cały ten obiekt, który tam się znajduje wewnątrz, został odzerowany wirtualnie. Jest to konieczne po to, żeby móc umieścić te awatary poszczególne za przedmiotami, które się tam znajdują. Tam są osoby, które siedzą za stołem. Zmieniając kąt widzenia, ten stół nam przesłania te osoby w taki sposób naturalny, tak? Czyli widzimy więcej lub mniej. Realizacja tego projektu zajęła prawie że rok. Najtrudniejszym zadaniem była integracja tych wszystkich nowych technologii w jedną całość. To było wbrew pozorom dosyć duże wyzwanie, bo mamy tutaj, oprócz tego, że mamy stronę internetową, którą możemy zarządzać tą całą aplikacją, czyli wszystkimi budynkami tutaj dostępnymi na terenie muzeum, w samej aplikacji wykorzystujemy rozszerzoną rzeczywistość, wirtualną rzeczywistość i to wszystko razem jest zmieszane. Zwiedzający po wykupieniu biletu otrzyma tablet, musi płacić kaucję, bo urządzenie ma swoją wartość. Przy wyjściu ze skansenu kaucja będzie mu zwrócona. No i właściwie tyle. Urządzeń takie mamy 15. Cały projekt kosztowny, kosztował kilkaset tysięcy złotych, chyba 700 tysięcy. Był wkład własny, były środki unijne, no, ale myślę, że się opłaciło, bo przełamujemy pewne, tworzymy nowe jakości w zwiedzaniu muzeów.